Witam Państwa. Dziś w Republice Historii sięgniemy do początków reformacji. Za ten początek reformacji przyjmuje się datę 31 października roku 1517. Tego właśnie dnia augustiański mnich Marcin Luter, profesor teologii, magister sancta scriptura, taki tytuł naukowy oficjalnie nosił, czyli mistrz Pisma Świętego, jakbyśmy to przetłumaczyli, przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze swoje 95 tez. Muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli wczytamy się w takie dokładniejsze opracowania dotyczące właśnie reformacji samego Marcina Lutra, to okaże się, że tą datę początku reformacji należy przesunąć trochę bardziej w czasie. Marcin Luter w tym momencie, kiedy te swoje słynne tezy przybijał do drzwi, jeszcze nie był reformatorem, jeszcze nie był protestantem. On jeszcze nie wiedział, że rozpoczyna rozłam w kościele zachodnim, w kościele katolickim, czy też kościele łacińskim, jak się czasem tą gałąź chrześcijaństwa określa. Natomiast rzeczywiście zakiełkowały już pewne myśli, które później znalazły swoje rozwinięcie. O co chodziło? Marcin Luter, postać bardzo złożona, nie mamy tutaj czasu, ani ja nie jestem najbardziej kompetentną osobą, żeby całą jego sylwetkę naświetlić, ale postać niezwykle złożona, o trudnym, bez wątpienia wybuchowym, burzliwym charakterze, o pewnych nie do końca jasnych epizodach w swoim wcześniejszym życiu. Na pewno zmagał się ze swoją wiarą, na pewno zmagał się z Bogiem, na pewno niepokoiły go pewne zjawiska w kościele katolickim, które widział, których doświadczał. Jednym z takich ważniejszych zjawisk był handel odpustami. To zaczęło budzić w nim pewien niepokój, że może część z tych rzeczy, które widzi, których sam jest uczestnikiem, przecież był częścią Kościoła, częścią hierarchii Kościoła katolickiego, że może część z tych rzeczy są to nadużycia. Ale wtedy jeszcze, gdy przybijał te swoje tezy, on wciąż jeszcze był katolikiem i wydawało mu się, że on chce tylko naprawić pewne nadużycia, które pojawiły się niejako pobocznie w Kościele katolickim. Tak naprawdę reformacja zaczęła się później. Doszło do spotkania z takim bardzo wykształconym człowiekiem przysłanym przez papieża, kardynałem Tomaszem Gaetano. Kardynał Gaetano przesłuchał, czy raczej wysłuchał Marcina Lutra i zaczął z nim rozmawiać. I zaczął wykazywać mu pewne błędy w rozumowaniu i po tej rozmowie Marcin Luter zorientował się, że on już nie reformuje Kościoła katolickiego, że on tak naprawdę musi utworzyć nowy Kościół. Potem zaczął do tego dorabiać oczywiście wielką, powiedziałbym, historię, narrację historyczną, zaczął w coraz ostrzejszych słowach atakować tych, którzy nie chcieli się do jego ruchu przyłączyć. Papieża zaczął nazywać bestią apokaliptyczną albo rzymskim antychrystem. To zresztą pozostało pewnym stałym rysem całej protestanckiej literatury, całej protestanckiej narracji. Prawdopodobnie ruch Marcina Lutra nie osiągnąłby sukcesu, gdyby nie pewnego rodzaju propozycja polityczna, jaką on miał dla władców świeckich. Poparli go książęta Rzeszy, w dużej ilości niemieccy książęta i, co ciekawe, książęta biskupi, bo istniało też takie stanowisko w Rzeszy, taki tytuł. Dlatego, że Marcin Luter dawał im nie tylko propozycję wyrwania się spod jurysdykcji duchowej Kościoła katolickiego papieża, ale także wyrwania się spod jurysdykcji cesarskiej, pozostania książętami, władcami udzielnymi. No i tak rzeczywiście zaczęła się reformacja, zaczęły się wojny religijne i zaczął się rozpad chrześcijańskiej Europy, pewnej universitas, pewnej christianitas, która z większymi czy mniejszymi sukcesami, ale jednak tworzyła naszą cywilizację. Europa wkroczyła w epokę nowożytną ze wszystkimi tego blaskami i cieniami. To byłoby na tyle w dzisiejszej Republice Historii.